Witam ponownie. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o badaniach prowadzonych, geologicznych, surowcowych, prowadzonych w stanowisku magdaleńskim Dzierżysław 35. To jest na południe od Kietrza. Tutaj kierownikiem, wieloletnim kierownikiem ekspedycji był pan profesor Bolesław Ginter, któremu współtowarzyszyła czy towarzyszyła pani doktor Marta Połtowicz-Bobak, ówczesna doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim. Sam Dzierżysław, samo stanowisko znajduje się w tym miejscu. Tu mamy Dzierżysław i Kietrz. Granice tutaj mamy z Czechami, czesko-polsko, także to jest bardzo blisko granicy naszej i czeskiej. I podczas prac terenowych zostały znalezione tutaj narzędzia kamienne, krzemienne. W bardzo specyficznej takiej sytuacji morfologicznej, dlatego że to są drogi zaznaczone asfaltowe między Kietrzem, Dzierżysławem, Rozumicami. Tutaj jest szeroka dosyć dolina, gdzie płynie rzeczka Morawka. Ona jest częściowo uregulowana. Tutaj w tym miejscu była kopalnia jeszcze z czasów, kiedy tereny należały do Niemiec przedwojennych. Była podziemna kopalnia gipsu, są hałdy gipsowe, można nawet bardzo ładne kryształy znaleźć. Kopalnia jest podziemna, zawalona w wielu miejscach, tworzą się na powierzchni jeziorka. No, teren nie jest zbyt bezpieczny do chodzenia, ale jeśli chodzi o okazy kryształów gipsu, no to przepiękne można tu było znaleźć wówczas. Natomiast nad rzeczką Morawką, tą częściowo uregulowaną, w dnie doliny znaleziono właśnie materiały, które zostały przez profesora Gintera określone jako kultura magdaleńska. No i profesor postanowił podjąć tutaj badania archeologiczne, robić wykopaliska, i te wykopaliska trwały dobrych kilka sezonów, w których no, miałem przyjemność brać udział, no i pomagać, że tak powiem, w kwestiach geologicznych. No i tu jesteśmy właśnie w dnie tej doliny. Z jednej strony brzeg, tutaj mniej więcej płynie rzeka Morawka, wszystko jest zarośnięte kukurydzą, no i po wykarczowaniu kukurydzy zaczynają się wykopaliska, są wytyczane wykopy archeologiczne, no gdzie rozpoczyna się regularne badania archeologiczne. Widać tutaj strefę gleby, podglebia i strefę archeologiczną, w której znajdują się pojedyncze, nie rzucające się specjalnie w oczy zabytki krzemienne. Krzemień jest spatynowany, biały, taki typu jurajski. Charakterystyczny tutaj w tym rejonie występuje dość powszechnie w piaskach, jako narzutniak pochodzenia polodowcowego, zgarnięty z obszarów Jury krakowsko-częstochowskiej, no i był podejmowany i robiono z niego narzędzia. Tutaj pod spodem są osady typu lessów, właściwie takich zglinionych lessów, no i są wsionki oczywiście z obszaru gleby, przenikanie po różnych strukturach biologicznych materiału z organiką z tej wyższej części w dół. Tutaj, ponieważ było bardzo twardo, te lata były suche, bardzo ciężko było kopać, profesor zadecydował, że pogadamy z miejscowymi strażakami. Została ściągnięta straż pożarna z wodą, która pozwoliła polać ten cały wykop i rozmiękczyć trochę te skały, namokło przez noc i można było to łatwiej przekopywać, bo tak to była no, niezwykle ciężka
robota szpachelka archeologiczna w ogóle się tej skały niby osadowej, ale się nie chwytała. No i tutaj są zdjęcia rodzajowe z wykopalisk. Młodzież przegrzebuje materiał. Tutaj widać jakąś kubkę usypaną. Tutaj są odłożone narzędzia z krzemienia. Tutaj hałda jest przerzucana. Wszystko w tej kukurydzy się dzieje. Co roku się tam zmieniało. Raz była kukurydza, raz była pszenica, raz były buraki, raz było co innego. No i tak rok po roku dogadywaliśmy się, profesor się dogadywał z właścicielami, że pozwalali tutaj robić wykopaliska. No widać, że wszystko było uporządkowane. Robota szła, że tak powiem, dzielnie od świtu do właściwie godzin południowych. Jedzenie było zagwarantowane. W przedszkolu byliśmy dożywiani. No i tutaj mamy obrazek takiej małej koncentracji właśnie tych narzędzi kamiennych białych, bo krzemień jest spatynowany. Z tego co pamiętam, to profesor mówił, że są to czasy mniej więcej 12-14 tysięcy lat temu. Dam o 1000 lat w jedną, drugą stronę nie będę się bił. W każdym bądź razie był to okres po ostatnim maksimum zlodowacenia. No więc było chłodno, no i patyna w związku z tym na tych krzemieniach rozwinęła się patyna biała, bo patyna czerwona, brązowa w różnych odcieniach jest charakterystyczna dla wietrzenia krzemieni, dla zmian powierzchni krzemieni w warunkach klimatu ciepłego, więc biały krzemień dowodził, że czasy były zimne te kilkanaście tysięcy lat temu. Tutaj mamy ogromne bogactwo tego materiału. Ja typologią się nie zajmuję, nie będę się tu popisywał. W każdym bądź razie oprócz krzemieni zostały znalezione płytki piaskowcowe, zostały znalezione kawałki rudy hematytowej. Nawet jeździliśmy po czeskiej stronie, szukaliśmy źródeł. To z kolei pani doktor habilitowany Joanna Trąbska się zajmowała właśnie tymi barwnikami, hematytami i robiła kolekcje, opisywała i tak dalej. Bardzo to zresztą ciekawie wyszło. No się okazało, że sporo z tych, bo to wszystko są narzędzia, albo większość z tego to są narzędzia krzemienne, że dominują tutaj trójkąty, formy trójkątne z krzemienia. Nie wiem dlaczego, ale tak zostałem nauczony przez prahistoryków, że to właśnie kultura magdaleńska charakteryzuje się obecnością tychże trójkątów. No i co ciekawe, wiele z tych krzemiennych narzędzi, można powiedzieć, stało pionowo. Mimo że miały płaskie wymiary, to kantem jakoś tak stały. No, co mnie osobiście bardzo zainteresowało. Tutaj widać jeszcze jak gdyby ślady przepalenia i był problem, dlaczego też to akurat w tym miejscu, w tym dnie doliny, dlaczego też tutaj siedzieli i dlaczego tutaj te narzędzia robili różnego rodzaju. Nie w innych miejscach, tylko tutaj. Zaszło podejrzenie po wierceniach, że był to rodzaj cypla nad jeziorem. No, otoczonym, cypel był otoczony wodą. Na brzegach tych struktur właśnie osadniczych, czy krzemienic, prawda, zostały znalezione takie rurkowate formy charakterystyczne dla trzciny wodnej. A więc to potwierdzało hipotezę, że było jezioro i oni siedzieli na takim cyplu półwyspie, który wchodził właśnie w to jezioro. Jezioro, no trzeba było to jakoś sprawdzić, czy to jest słuszna koncepcja, czy nie. W związku z tym, o tutaj macie Państwo całą masę tych właśnie narzędzi krzemiennych zostawionych na takich podwyższeniach do rysowania planigrafii, rozmieszczenia tych właśnie
narzędzi. Tutaj następna taka koncentracja. No, tutaj właśnie przedmioty, płytki robione z piaskowców, na których nawet były ślady takie sugerujące przygotowywanie strzał, ale nie grotów strzał, tylko samych patyczków od strzał, wygładzanie. Tutaj są właśnie porozbijane takie płytki na najróżniejsze sposoby, też piaskowcowe. No i przykład, jeden z przykładów kawałka hematytu, tutaj są centymetry, no widać ze śladami skrobania. To nie są ślady zostawione przez archeologów, tylko pierwotne ślady obróbki. Profesor znalazł jeszcze, co było wielką sensacją, prasa przyjechała do stanowiska, profesor udzielał wykładów, informacji, znalazł takie formy antropoidalne, mini rzeźby robione właśnie też z kamienia. O, tutaj mamy przykład takiego odłupka, też pewnie obrabianego. Nie jest to moja działka, więc się nie będę wymądrzał. W każdym bądź razie, no, mieliśmy ze sobą urządzenie do wierceń. Zostały oddelegowane dwie grupki studentów, które się zmieniały. No i robiliśmy wiercenia do 8 metrów, wyciągając osady tego starego jeziora, gdzie tam były i muszelki, i różne inne rzeczy, gdzie trafiały z fauną, ze ślimakami jeziornymi. Tutaj nawet zostały zrobione, no, głębokie wiercenia do 20 paru metrów przy pomocy urządzeń wiertniczych, i te wiercenia potwierdziły, no, bardzo specyficzną sytuację. Tutaj jest górka zbudowana z iłów miocenskich, właśnie zawierających między innymi wkładki tych gipsów, o których mówiłem, że tam kopalnia była. Tutaj jest taki domek ze stodołą, z zabudowaniami pana Hartmana, pszczelarza, przesympatycznego pana. Tutaj są miejsca, gdzie były wykonywane wiercenia, pokazane przed chwilą. Okazało się, że z tego zbocza, które jest dość strome, może tutaj z tej mapki, z tego planiku to nie bardzo wynika, ale okazało się, że po ostatnim maksimum zlodowacenia, czyli jakieś 18, 19, może 17 tysięcy lat temu, poszło osuwisko, które zjechało wielkim jęzorem tutaj na dół, blokując, robiąc jak gdyby naturalną zaporę dla rzeczki Morawki, która sobie tutaj płynie. Zresztą resztki tego takiego języka osuwiskowego zostały wykorzystane tutaj na zrobienie drogi i mostku na rzeczce Morawce, a tutaj w rejonie zabudowania, no, widać, teren jest taki pofałdowany, typowy właśnie osuwiskowy. Także jezioro, na którego cyplu ci ludzie wówczas siedzieli, zrobiło się w ten sposób, że osuwisko zamknęło dolinę, spiętrzyło wodę rzeczki Morawki, która się jeszcze pewnie Morawką wtedy nie nazywała. No i spowodowało sedymentację osadów jeziornych, co potwierdzili między innymi palynolodzy, robiąc badania właśnie materiału z wierceń. Pan profesor Skiba, Stefan Skiba, geograf, robił tutaj badania gleb i tak dalej. A tutaj mamy poszczególne profile z wierceń w poszczególnych otworach o 1, 2, 3 i w wykopach geologicznych, w trenczach geologicznych. Do tego jest legenda, co jest co. W każdym bądź razie, bez wchodzenia w szczegóły, na podstawie tych wszystkich badań została skonstruowana taka, powiedzmy sobie, ujednolicona budowa geologiczna. Tu jest pokazany schemat tego rejonu, gdzie przede wszystkim występują w podłożu właśnie iły miocenskie z gipsami. Na tym pojawiają się, no, różne osady
typu zwietrzeliskowego z wkładkami piasków i osady jeziorne właśnie, a na tym wszystkim, czy wśród tego wszystkiego pojawiają się osady typu przemytych lesów zglinionych właśnie z narzędziami krzemiennymi, które tutaj są znaczone jako trójkąciki, czarne trójkąciki. I na tym wszystkim występuje gleba. Tutaj jest, w tym miejscu jest mniej więcej, to jest oczywiście wszystko przewyższone. Tu mamy 10 metrów, to jest 40 metrów, więc przekrój jest trochę jak gdyby zdeformowany. Specjalnie, żeby w ogóle dało się go narysować. W każdym razie widać, że w pobliżu brzegu tego jeziora uformowanego dzięki osuwisku siedzieli ludzie i kultury magdaleńskiej i między innymi robili właśnie narzędzia krzemienne. Tam jakieś kości też były znajdowane, ale nie jestem, że tak powiem, dokładnie w to wciągnięty. No, mnie zainteresowały sprawy związane z tymi stojącymi pionowo narzędziami. Coś mi się to, że tak powiem, nie bardzo podobało. W związku z tym wziąłem parę różnego rodzaju narzędzi krzemiennych, od łupków, rdzenik i tak dalej. Zrobiłem taką galaretkę przypominającą strukturą rozmoczony les, chociaż przeźroczystą, ale to chodziło o to, żeby można było to fotografować. I do tej galaretki w akwarium zostały wrzucone właśnie kawałki czy też narzędzia krzemienne. Chodziło mi o to, żeby sprawdzić, jak one się tutaj w takich rozmiękczonych, mokrych, zglinionych lesach będą zachowywały. Okazało się, że powoli, bo powoli, ale te przedmioty zaczynały tonąć w tej takiej rozmoczonej, rzadkiej dosyć galaretce. I tu jest seria zdjęć pokazujących, co się z tymi przedmiotami, z tymi narzędziami dzieje. One opadają na dno, ale opadają w bardzo charakterystyczny sposób, znaczy obracają się cięższymi końcami, przeważnie tymi, gdzie jest piętka tak zwana w narzędziach kamiennych, obracają się ku dołowi. I finał jest taki, że znalazły się one wszystkie na dnie tego akwarium z galaretką, czyli powiedzmy materiałem przypominającym trochę rozmoczone lesy, znalazły się na dnie tak ułożone w taki sposób, że najcięższe części narzędzi były na dole, a lżejsze były skierowane ku górze. W związku z tym, gdyby to w cudzysłowie odkopać, to byśmy znaleźli taką sytuację jak właśnie w stanowisku w Dzierżycławiu, gdzie większość narzędzi kamiennych, przedmiotów kamiennych stała pionowo właśnie. Czyli one w tym rozmiękczonym materiale typu zglinionego lesu, no przez te kilkanaście tysięcy lat po prostu pogrzęzły, układając się właśnie cięższymi końcami ku dołowi. Ta obserwacja wydaje się być dosyć ważna z punktu widzenia rekonstrukcji przeszłości, dlatego że planigrafie, które są bardzo starannie rysowane i pokazują układy różnego rodzaju, no, są przez te procesy, o których teraz mówię, właśnie grzęźnięcia, są troszkę zdeformowane. Z pewnością odzwierciedlają w jakimś stopniu pierwotną sytuację, ale to już są zjawiska wtórne, które bez wątpienia miały wpływ na wędrowanie, że tak powiem, przedmiotów, narzędzi kamiennych, krzemiennych w tym wypadku, w stanowisku po opuszczeniu tego stanowiska przez ludzi przez te ostatnie kilkanaście tysięcy lat. No i dziękuję bardzo za wysłuchanie wykładu.